Dobrze. Także minęła godzina 12. Rozpoczynamy kolejne posiedzenie sesji przy zastosowaniu trybu zdalnego. I przeprowadzimy teraz pierwszy punkt, czyli otwarcie obrad. Ja wyczytuję kolejną listę obecności i później każdy z nas, podając swoje imię i nazwisko, odpowiada obecny Leszek. Leszek Cygan. Leszek Cygan jest. Cygan. Już go. Halo. Halo, halo. Leszek Cygan jestem, potwierdzam. Zobacz, to Marcela. Jak zakłócenia, bo tylko piski trzaski są nie w sposób. Ja też słabo słyszę. Może mam prośbę taką, jak ktoś nic nie mówi, to proszę o wyciszenie mikrofonu. Wtedy nie będzie tych trzasków. Chyba powróciłem. Coś mnie rozłączyło. Tak, teraz lepiej. Tomasz Domagała, czy mnie słyszysz? Słyszę. Wiesław Frankowicz. Alicja Jamorska-Kurek. Obecna. Sebastian Król. Jestem. Bartosz Kruk, obecny. Paweł Pajęczkowski. Paweł Pajączkowski, obecny jestem. Marcin Piecyk. Dorota Pietrzyk. Dorota Pietrzyk, jestem obecna. Krzysztof Strąg. Strąg, Krzysztof, jestem. Łukasz Wojda. Damian Woźniak. Damian Woźniak, obecny. Ryszard Znój. Ryszard Znój, obecny. Robert Żołądek. Robert Żołądek, obecny. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Trzy osoby nieobecne. Kolejny punkt, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Protokół dostaliśmy wszyscy na mailu, zapoznaliśmy się. Kto jest za przyjęciem protokołu? I będziemy oczywiście głosować imiennie. Leszek Cygan. Jestem za. Tomasz Domagała. Za. Wiesław Frankowicz, nie ma. Alicja Jamorska-Kurek. Jestem za. Sebastian Król. Jestem za. Bartosz Kruk. Jestem za. Paweł Pajączkowski. Jestem za. Marcin Pietrzyk, nieobecny. Dorota Pietrzyk. Jestem za. Krzysztof Strąg. Jestem za. Łukasz Wojda, nieobecny. Damian Woźniak. Jestem za. Ryszard Znój. Jestem za. Robert Żołądek. Jestem za. Większością głosów protokół z poprzedniej sesji zostaje przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie burmistrza miasta i gminy Morawice o wykonaniu uchwał podjętych na poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Morawicy. Wszystkie to sprawozdanie również otrzymaliśmy drogą mailową. I tutaj, tak jak wcześniej
Teraz przejdziemy do kolejnego punktu. Tak jak wcześniej mówiłem, na prośbę zmienimy kolejność i przejdziemy teraz do przedstawienia raportu o stanie miasta i gminy Morawica za rok 2019. Poproszę panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Już szybciutko przełączamy się na moją prezentację i zaraz zaczynamy. Ja mogę zadać pytanie? Panie przewodniczący? No, przed chwilą było sprawdzanie po linii tego, właśnie z tym nie tego. No to nie wiem, no to. No. Już. No. Dziękuję bardzo. Już jestem chyba widoczny, gotowy do prezentacji. Proszę Państwa, bardzo przepraszam, że robię to teraz, ale przewodniczący nie wspominał. Niestety kolejny pogrzeb osoby związanej tutaj z urzędem pani katechetki z Radomic i po prostu muszę się spieszyć, żeby... Niestety seria smutnych wydarzeń w naszej gminie nadal trwa. Proszę Państwa, tak, to jest drugi nasz raport, który przygotowaliśmy. Prezentacja i powiedzmy sam raport jest podobny do roku ubiegłego. Państwo powinniście już w tej chwili otrzymać pełną treść raportu, bo wiem, że był wysyłany. Ja przepraszam, że to do ostatniej chwili, ale jest to dokument dosyć obszerny, skomplikowany i wszyscy pracowali nad nim, żeby był gotowy na dzień dzisiejszy. I on podejrzewam, że już na Państwa skrzynki pocztowe trafił. A teraz przechodzimy już do prezentacji. Ops, coś mi się tu nie przesuwa, widzicie. To jest złośliwość martwych rzeczy, jeżeli się robi coś pierwszy raz. Niestety nie chce się obrazek przesunąć. Spróbujemy może inaczej. Najgorzej jest pierwszy raz, potem to już leci. Pawełku, bo nie wiem, dlaczego nie chce mi się przesuwać. Zobacz, no. Nie działa. Już. Aha, szczoteczka. Czyli góra, dół? No inaczej, trochę niezwykle. Tak. Dobrze, no inaczej niezwykle, bo do góry będzie do przodu. Nie działa. O. No będzie trochę problemów. Ogólna charakterystyka gminy jest dla Państwa oczywiście znana. 102 gminy w województwie świętokrzyskim, w tym nasza miasto i gmina Morawica od 1 stycznia 2017, wcześniej wiadomo gmina. I niestety, o, to również znany obrazek dla nas wszystkich, więc nie będę się nad nim skupiał. Oczywiście pamiętajmy, że raport jest przygotowywany również dla naszych mieszkańców, więc być może dla nich to jest interesujące. Niestety mam problem z przesuwaniem obrazków, które się tutaj spóźniają. Znany obrazek, prawa miejskie, organy gminy. To jest jako ciekawostkę. 122 uchwały w ubiegłym roku na 15 sesjach. Oczywiście w pełnej wersji raportu mamy wszystkie te uchwały wymienione, natomiast tutaj nie. Niestety muszę chyba informatyka poprosić, dlatego że dalej nie chce się to przesuwać mi. Przepraszam bardzo za takie utrudnienia techniczne, martwa. Nie wiem dlaczego. Paweł! Wiesz, bo nie suwa, nie przesuwa, to nie działa to przesuwanie i ono jeszcze dosyć powoli działa, także to ja to nigdy, a przedtem to normalnie pracowało. Tom? No spróbujemy strzałką.
No tutaj mamy skład naszej Rady Gminy. Ograniczyliśmy się tylko do funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących. W pełnej wersji raportu są również przewodniczący komisji. Och, tu wiadomo, sprawy bieżące. Organ wykonawczy, podana jest ilość spotkań. To jest tylko te spotkania, które są rejestrowane. Natomiast no, wiele tych spotkań jest również takich, których no, nie ma w naszych tutaj dokumentach. Są wyjazdy zagraniczne, są wyjazdy krajowe. Dokładny opis w pełnym raporcie. Nasze kierownictwo, referaty, tak dla przypomnienia tylko, że referat organizacyjny spraw obywatelskich, finansowy, infrastruktury technicznej, budownictwa. To jest nowy, teraz już będzie, to jest jeszcze za rok ubiegły i referat inwestycji. Natomiast już w tym roku funkcjonuje jako jeden referat. Referat kultury i tak dalej, wieloosobowe stanowiska, jednostki pomocnicze. Mamy tutaj wymienionych naszych sołtysów wszystkich, którzy pełnią swoje funkcje. Też nie będę tutaj wymieniał. Jednostki organizacyjne. No więc tutaj są głównie szkoły, żłobek, spółki gminne. Podani są szefowie tych zespołów. Przypomnę tylko Centrum Kultury Teresa Badowska. Dwa razy wymieniona, dlatego że jest ona i biblioteki, i Centrum Kultury. Chcę tutaj przy okazji dodać, że próbujemy to połączyć. Ma ktoś z Warszawy aż przyjechać i oceniać, czy to jest możliwe połączenie, czy nie. No, biblioteki się dosyć bronią przed takim łączeniem, ale zobaczymy. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, pani Justyna Cesarz-Stoja, Jacek Kuzia. No, tu są już dyrektorzy szkół wszystkim znani. Zakład Komunalny, jeszcze poprzedni prezes, znaczy dwóch prezesów, bo był pan Marek Mazur do pół roku i w drugiej części roku był pan Wojciech Hrabąż. Jak widać, tutaj się też sporo zmienia. Teraz mamy nowego prezesa, który jest obecny tutaj przy dzisiejszej prezentacji raportu. Centrum samorządowe, znane obrazki, demografia. To jest interesujące zawsze dla nas, dlatego że od tego zależą nasze dochody, od tego zależą ilość dzieci. Na koniec roku 16 406 osób. No, ale to jest tak już do studiowania indywidualnie sobie, ile gdzie mężczyzn, ile kobiet, poszczególne miejscowości, więc to można sobie przeanalizować. Chcę stwierdzić, że w naszej gminie jest więcej mężczyzn. To wydaje mi się jest generalnie rzadkością, żeby więcej mężczyzn było, ale u nas tak jest. Nie wiem, z czego to wynika. No i liczba mieszkańców, porównanie tutaj lat. Akurat te nasze zdjęcia troszkę zatykają to, ale jak widzimy, od 90 roku regularnie ta ilość osób mieszka. Liczba osób, które się meldowały w poszczególnych miesiącach roku, no to są i zameldowania, i wymeldowania, więc to nie ma tutaj przełożenia prostego na ilość mieszkańców, przyrost naturalny. To jest ciekawe, bo bardzo ciekawa jest liczba urodzeń. Jak Państwo widzicie, w 17 roku 185, w 2018 lekki spadek 177, a 19 rok rekordowy 190 urodzeń przy 118 zgonach. To jest no, bardzo dobry prognostyk, że no, będziemy coraz młodszym społeczeństwem, średnio oczywiście, no bo ci, którzy się mają starzeć, to się starzeją. Małżeństwa, ilość rozwodu, to też mamy postęp, jak widać, i w ilości małżeństw, i w ilości rozwodów. No, taka rzeczywistość. Ale jako ciekawostka warto sobie również się z takimi danymi zapoznać. Finanse gminy, budżet, wydatki, dochody, wydatki majątkowe, ten szary, powiedzmy, słupeczek, to jest około 20 kilku milionów złotych w roku 2019. No bywały lepsze lata oczywiście, jak popatrzę na słupki na przykład z 17 roku czy z 18. To jest taka amplituda wynikająca z perspektyw unijnych, czyli te perspektywy unijne napędzają, powiedzmy, nasze wydatki majątkowe. No i później jak się perspektywa kończy, to i te wydatki się też kurczą. No tu mamy podział już takiej w formie graficznej, subwencje z budżetu państwa, dotacje, dochody własne i środki pochodzące z budżetu z Unii Europejskiej.
jak widzimy tutaj dochody własne stanowią około 47%. To jest w mojej ocenie dobry wskaźnik. No i tu jest ten tak zwany słynny wskaźnik G, czyli dochody na jednego mieszkańca mamy najniższy w województwie świętokrzyskim 524, gmina Morawica ma 2016, najwyższy w województwie 4700, to jest Sitkówka Nowiny i wskaźnik krajowy 1956. Jesteśmy nieco ponad wskaźnikiem krajowym. Natomiast chciałem powiedzieć taką rzecz, nawet mamy dyskusję dosyć taką na naszym zarządzie Związku Gmin Wiejskich, że niektóre te bardzo niskie dochody w gminach, gdzie jest tam 524 zł, to wcale nie oznaczają, że oni na mieszkańca mają mniej pieniędzy niż my, dlatego że otrzymują subwencję wyrównawczą i jak to się mówi, czy się stoi, czy się leży, pieniądze się należą. I jest dyskusja, że nawet niekoniecznie gminy są zainteresowane rozwojem gospodarczym, no bo skoro i tak dostają pieniądze z budżetu państwa. I gdybyśmy taką analizę zrobili tego wskaźnika G, dodając do tego subwencje wyrównawcze, jaką gminy otrzymują, no to bylibyśmy gdzieś tam dosyć może na jakim 30. miejscu w województwie świętokrzyskim. Także jest to taki pewien paradoks, który jest, no ale taki jest. No, dla nas dużo bezpieczniej by było, gdyby ten wskaźnik G był na przykład 2,5 tysiąca. No wtedy by nie minimalnie przekraczał ten średni krajowy, ale w sposób znaczący i to by było wyraźne wtedy odczucie, jeżeli chodzi o różnicę między naszymi gminami, między naszą gminą, a tymi gminami, które są subwencjonowane. No i mamy tu wydatki majątkowe 27,25 milionów 585. Wydatki bieżące, wydatki majątkowe. No oczywiście budżet nie został w pełni wykonany, te dochody ani wydatki, dlatego że część pieniędzy została przesunięta. Niektóre zadania również zostały przesunięte na następny rok. No i stąd, no taka jest jak gdyby technika tworzenia budżetu, że jeżeli chcemy sięgać po jakieś pieniądze unijne, musimy to zadanie wprowadzić do budżetu. Jeżeli wprowadzamy zadanie do budżetu, no to musimy zwiększyć dochody. I to wszystko. Później okazuje się, że tego projektu nie dostajemy, no i trzeba jechać wtedy wszystko z dochodami, z wydatkami w dół. Często to przechodzi również na następny rok, że dostajemy jakieś pieniądze w następnym roku. No tu największe inwestycje i wydatki w tych latach. Tu jest podana szkoła, gdzie wydatki mieliśmy 3 miliony 344, ale wiemy, że to jest inwestycja około 9 milionów 300, w zasadzie już po odbiorze. No uporządkowanie gospodarki ściekowej łącznie, bo to był duży projekt unijny, plus około ponad 4 miliony i inne wydatki również tutaj. No, odnawialne źródła energii, już odczuwamy dobrodziejstwo. Ci wszyscy, którzy sobie założyli, to no nie będą płacili za energię elektryczną, znaczy w niewielkim stopniu. No i tutaj głównie drogi, jak widać, także, że to... No i kredyty. Na początku roku 17 783 tysiące, na koniec roku 18 490. 7, czyli wzrost zadłużenia o kilkaset tysięcy złotych, czyli oczywiście mówię, bo tu jest napisane w tekście, że wzrosło o kwotę 6 milionów, ale spłacono, no więc wiadomo, w sumie per saldo to jest kilkaset tysięcy, to zadłużenie wzrosło, co przy takich nakładach inwestycyjnych no, należy ocenić pozytywnie. Myślę, że ten rok będzie niestety trochę trudniejszy. Edukacja. Szkoły wszyscy znamy, no, najbardziej taki złożony kompleks przy szkole, szkoła, hala sportowa, pływalnia, która wprawdzie nie należy, ale służy również tej szkole. Morawicy, tutaj mamy Bilcze, która no, ciągle jest rozbudowywana. Ostatnio o właśnie żłobek dla 50 dzieci. Szkoła podstawowa Brzezina, która przeszła całkowitą metamorfozę, czyli gruntowna modernizacja tej szkoły, znaczne nakłady inwestycyjne. No i ta szkoła w tej chwili jest już zupełnie inna pod każdym względem niż była wcześniej. Szkoła w Obicach, tu bez większych zmian, jakieś drobne remonty w środku. Szkoła podstawowa w Dębskiej Woli, podobnie. Ja chcę Państwu powiedzieć, że w
pełnej treści raportu są wszystkie prace, które były tam wykonane. No, samorządowy Żłobek Bilczy, bardzo ładny obiekt, natomiast robiliśmy analizę ekonomiczną i no niestety powiem szczerze, że bardzo dużo do prowadzenia żłobka dopłacamy z budżetu gminy rzędu, myślę, w granicach 80-80 paru procent. Także koszty żłobka poprzez opłaty rodziców są w bardzo niewielkim stopniu pokrywane i myślę, że przed tym problemem staniemy na początku przyszłego roku. No i tu mamy szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, wszyscy to znamy, można sobie tylko przypomnieć nazwę stowarzyszeń: Wola Morawicka, Ekorozwoju Lisowa Zaborza, Ekorozwoju Radomic, Przyjaciół Chmielowic, Przyjaciół Nidy, Fundacja Kazimierz, Przyjaciół Brzezin, Podwola i Stowarzyszenie Rozwojowe Obic. W Obicach się zmienia sytuacja, teraz będzie to przedszkole prowadzone, oddziały przedszkolne przejmuje szkoła, czyli stowarzyszenie już nie będzie prowadziło. Nie dlatego, że no po prostu musieliśmy utworzyć oddziały przedszkolne w związku ze zmianami przepisów, które nie pozwalają, aby punkty przedszkolne liczyły więcej niż 25 dzieci. No i to nas tutaj też uderzyło mocno finansowo, bo wszystkie te przedszkola musiały w jakiś sposób zostać zmienione, ale mimo to i tak nasze koszty utrzymania wzrosły. Tu mamy, oczywiście w pełnej wersji raportu jest to wszystko dokładnie opisane. Stan dzieci na 30 września 2018 i stan, to jest liczba oddziału, liczba uczniów. Tu niestety zatyka mi moje zdjęcia, zatykają mi rok 2019. Nie wiem, czy u Państwa też zatykają na tej prezentacji. Chyba też stan na dzień 30 września 2019 jest liczba oddziałów i resztę mi przytykają zdjęcia. Nie wiem, czy u Państwa to samo jest. Tak? Nie słyszę. No więc do czego zmierzam? Że niezwykle ważną rzeczą jest ilość uczniów ogółem. Jeżeli spojrzymy na dole, gdzie widać te wszystkie dane, to mieliśmy na koniec 2018 roku 1731 uczniów, a na dole, a na koniec 2019 roku 1606 uczniów, czyli około 100 kilkunastu dzieci mniej. Z czego to wynika? Były to ostatnie klasy gimnazjalne, które zakończyły edukację w roku 2019, znaczy 18 i w 19 już ich po prostu nie było. I teraz no całą naszą jak gdyby tutaj problemem jest to, żeby tą lukę uzupełnić, czyli jeszcze 100 kilkunastu uczniów nam brakuje, żeby dojść do stanu ilości uczniów, jakie mieliśmy w 18 roku z ostatnią klasą gimnazjum, bo to była tylko ostatnia klasa gimnazjum, a przecież tych gimnazjum. Także, że tutaj zobaczymy, kiedy nam się to wyrówna. Czy nam się wyrówna w roku 2020? Ja myślę, że nie. Że dopiero nam się może gdzieś wyrównać w 2022-2023 liczba uczniów, no bo za uczniami idą pieniądze. No taka jest prawda. Szkoły musimy utrzymywać, a uczniów mamy mniej. No i przedszkola również tutaj, a 18 rok, 19, w przedszkolach nam ładnie tych dzieci rośnie, 441 na koniec 18 roku, 470 na koniec roku 19. Egzaminy, zostawiam to, może nie będę komentował, zostawiam to dla Państwa jak gdyby analizy. To były dobre wyniki, często wyższe niż wojewódzkie i wyższe niż krajowe. Są podane tutaj również wyniki egzaminów gimnazjalnych, jest podane w rozbiciu na gminę, na powiat i na województwo oraz na kraj. Więc no, jesteśmy gdzieś tam pośrodku, zależy w jakich powiedzmy tutaj przedmiotach. No, nieźle, aczkolwiek można by na pewno powiedzieć, że jakby lepsze były wyniki, to byśmy byli pewnie bardziej zadowoleni. Gospodarka nieruchomościami, jest tych działek bardzo dużo, bo to wiadomo, wszystkie obiekty gminne znajdują się na
są własnością gminy, tych hektarów też bardzo dużo, ale to pamiętajmy, że to jest łącznie z drogami, placami, wszystkim, co tylko jest możliwe. To taka powierzchnia jest, bo tu widzicie 466 hektarów aż. Także jest to dosyć dużo. Sprzedaż nieruchomości, no wiadomo, głównie sprzedajemy grunty Dębskiej Woli, aczkolwiek zaczynamy już sprzedawać działki mieszkaniowe w Bieleckich Młynach. Mamy tam tych działek kilkadziesiąt i są pierwsi chętni, by zgłosili się, tu napisali list intencyjny, no i wyceniamy tam działkę i będziemy ogłaszali przetarg, bo oczywiście musi być przecież ogłoszony przetarg, ale tych działek jest dużo, więc tutaj nie liczymy, że na tym przetargu jakieś tam pieniądze zarobimy, no chyba, żeby było więcej chętnych do jednej działki. Nie jest to bardzo prawdopodobne. Ogółem sprzedaż gruntów w 2019 roku to jest 887 tysięcy, niedużo. Liczymy na większe pieniądze. W tym roku już są konkretne pieniądze. Myślę, że tę sprzedaż w tym roku będziemy mieli znacznie większą. To są różne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i tak dalej, ale to wszystko nie są duże pieniądze, to około 130 tysięcy złotych. O firmach, które są w naszej gminie, no jeszcze bym dodał Promotin, które nowa firma zupełnie, która powstała. Eurosteel teraz kupiła od nas grunty, także kolejne firmy w kolejnych latach. Sam Formaster rozbudowuje się o drugą dużą halę, także że kolejny rozwój tej przedsiębiorczości mimo kryzysu na naszym terenie nadal jest i zainteresowanie gruntami jest. Również szykuje się do nas duży inwestor, no zobaczymy, czy przyjdzie. Wiem, że są prowadzone negocjacje w tej chwili między właścicielami gruntu a tym inwestorem i myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy będziemy mieli już wiadomość, czy ten duży inwestor się u nas pojawi. To są nasze grunty, jak widzicie na niebiesko, to są grunty, które jeszcze moglibyśmy sprzedać. Także, że to są w tej specjalnej strefie ekonomicznej. Tu mamy po drugiej stronie, naprzeciw specjalnej strefy ekonomicznej od strony torów kolejowych Dębskiej Woli, 21 hektarów. To są grunty, które jeszcze nam zostały w Woli Morawieckiej. Tam jak Stochmal ma swój skład, ale za nim z tyłu głębiej mamy tam ponad 3 hektary, 3,77, no też poszukujemy inwestora. Jak tu widzicie, cały kompleks działek budowlanych jest, to jest spuścizna porolniczej spółdzielni produkcyjnej w Morawicy. Także, że, ale tam dopiero buduje się jeden dom. Także nie idzie to szybko, ale myślę, tu są tereny nasze inwestycyjne w Bieleckich Młynach. Jak widać, jeszcze trochę terenów nam zostało. Chcę powiedzieć, że tą niebieską działeczkę tutaj kupił już właściciel, kupił właściciel tego warsztatu samochodowego, czyli poszerza jak gdyby swoją działalność. Już momencik, jedziemy dalej. No, tu są te nasze działki budowlane w Bieleckich Młynach, o którym wspominałem. W tej chwili chyba ta działka tu na dole przy ulicy Brzozowej jest przedmiotem wyceny. Ale wiem, że tutaj wyżej też są osoby zainteresowane, także powoli będziemy te działeczki sprzedawać. No i jeszcze zostało nam parę działek w Morawicy, tu na tym zboczu takim, że miejmy nadzieję, że może również tutaj przy szpitalu, tam, że tu się chętnie również kiedyś pojawią. No to są decyzje zatwierdzające podział, nazwy ulic, opracowania geodezyjne, czyli cała praca naszego referatu rolnego i ochrony środowiska, oddane sieci kanalizacyjne dla zakładu gospodarki komunalnej, tereny rekreacyjne, zbiornik i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że palącą sprawą są sprawy związane z placami zabaw tutaj. Pan nowy prezes zna ten problem.
i będzie to, znaczy nowy prezes i Krytej Pływalni Koral i nowy prezes Zakładu Komunalnego znają ten problem, bo są w jakiś sposób powiązani w tej branży ze sobą, dlatego że jedni muszą doprowadzić do porządku, a drudzy przejąć, ale sukcesywnie będzie to przekazywane. No i tutaj jeszcze raz wracam z wielkim apelem, żeby sprawę wykaszania i dbania o porządek przejęły sołectwa, że można na ten cel wykorzystywać pieniądze z funduszu sołeckiego. To się sprawdza. Te place, gdzie sołectwa się opiekują, wyglądają bardzo ładnie. I tutaj ogromna prośba do tych, gdzie jeszcze takich rozwiązań się nie stosuje, żeby je po prostu stosować. I będziemy tutaj, myślę, że Rada Gminy również powinniśmy jakieś stanowisko zająć. Ja wiem, że nie można różnych rzeczy narzucać, ale można pewne wytyczne dać na zebrania wiejskie, że muszą być zagwarantowane pieniądze na utrzymanie terenów zielonych z funduszu sołeckiego. Także, że to daje pod rozwagę. Przedsiębiorczość, rynek pracy. No cóż, o firmach już troszkę wspominałem, które u nas inwestują. Zarejestrowanych jest dosyć dużo. Tych ponad 1100 tych podmiotów gospodarczych na terenie naszej gminy, a to te firmy się rejestrują, wyrejestrowują, dlatego że są również tutaj firmy jednoosobowe, więc czy jakieś takie niewielkie, rodzinne. No cóż, bezrobotnych jest, jak widać, niewiele, 3,4% w województwie 5,7%, w powiecie 5,8%. Czyli mamy chyba najniższy wskaźnik bezrobocia w ogóle ze wszystkich gmin powiatu kieleckiego. Ale co się w tym roku zmieni? No pewnie jakieś zmiany będą związane z tą pandemią. Czyli ta ilość bezrobotnych wzrośnie. Jeżeli chodzi o bezrobotnych, to jeszcze dodam, że wiadomo, że część bezrobotnych jest no, z różnych przyczyn, nazwijmy, nawet można powiedzieć z wyboru. Dlatego, że w taki czy inny sposób po prostu no, nie podejmują pracy z różnych, nazwijmy to, powodów, bo wiem, że rąk do pracy brakuje. Ochrona środowiska, no więc tutaj sprawa gospodarki śmieciami, no problem gigantyczny. Jak wiecie, toczy się teraz przed Krajową Izbą Odwoławczą postępowanie, no PAR zaczyna zabierać puste pojemniki po śmieciach. No z drugiej strony podobno liczy, że wygra. No, no jest to wielka tutaj dla nas niepewność. No, po rozstrzygnięciu myślę, że to wszystko się ureguluje. Również posprzątane zostały już punkt selektywnej zbiórki odpadów i od 1 sierpnia wznowi swoją działalność. Jak wspominałem już kiedyś, składać będziemy wniosek, gdybyśmy chcieli zmodernizować ten punkt, żeby on miał cywilizowany wygląd. No i mamy ilości wytworzonych odpadów. No, tego wszystkiego jest dużo. Wprawdzie bardzo mało wiarygodne są te dane, dlatego że wiadomo, to był zryczałtowany wywóz śmieci. Myśmy nie płacili od tony, czyli tak naprawdę to nie wiadomo, skąd te śmieci były wywożone i w jaki sposób. Ostatnio miałem telefon, myślę, że tu nie zdradzę tajemnicy, od pana prezesa zakładu w Promniku, który powiedział, że ma ogromny problem z jedną firmą, nie wymienia, która zbiera z cmentarzy, że w ciągu chyba roku czy dwóch ilość śmieci wzrosła 10-krotnie. Dlatego, że cmentarze płacą o połowę prawie mniej, bo płacą 200 coś tam złotych, a my płacimy 450. No i prawdopodobnie były wożone śmieci z zupełnie innych miejsc, cmentarze. No i, ale powiedziałem, że niech sobie rozmawia z księżmi, niech sobie to w jakiś sposób rozstrzygną. I jeżeli jest stosowana różnica cen, no to wiadomo, że przewoźnik powinien być bezwzględnie uczciwy. Ale problemy są. Gospodarka niskoemisyjna, jak Państwo widzicie, cały czas rośnie wysokość dotacji, jaką dopłacamy. Globalnie wartość dotacji do wymianych pieców i tych pieców wymieniamy coraz więcej. Łącznie w roku 2019 84, w 2018 było 76.
no i tak dalej. Więc to stopniowo rośnie, z czego trzeba się cieszyć, że coraz więcej osób przychodzi na ogrzewanie gazowe. Czujniki powietrza znamy, są jeszcze inne czujniki, na przykład na szkole w Brzezinach, aczkolwiek ubolewam, że nie założyli tej samej jak gdyby firmy co my, bo te są ogólnie dostępne i na Onecie i wszędzie, natomiast tam trzeba to szukać, a szkoda, bo byśmy ich włączyli w nasz system, by od razu pokazywana była Morawica, Bilcza, Brzeziny. No różne takie edukacje ekologiczne, wiemy, że to robimy cały czas. Tu już troszkę lżejsze tematy, bo mamy trochę więcej obrazków. Festiwal recyklingu akurat, usuwanie azbestu też, tutaj jest dosyć duży postęp. Akurat mam zakryte, ile usunięto tego azbestu. Ja poproszę, może bym pan Paweł przesunął ten obraz, żeby nie zostawiał tekstu. W każdym razie, no, o Pawełku, bo mi zdjęcia zostawiają tekst i niektóre dane po prostu mam nie. O, no widzisz, no i co to znaczy informatyk, okej. Okay. 130 budynków w 19 roku, kwota 35 tysięcy, 70% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. No i ten proces będzie trwał. Jak każdego roku. Tu mamy obrazek, szczerze, że chyba typowy, bo tak te budynki wyglądają z tym dachem, z eternitem. I tych budynków gospodarczych jest jeszcze moc, bo ile na domach już w miarę jest porządek, o tyle na budynkach gospodarczych niestety tego jest. Poza tym ludzie nie mają bardzo motywacji zmieniać, bo nie wiedzą, na co te budynki wykorzystać tak naprawdę. Bo to kiedyś były obory stodoły, a dzisiaj ani obór, ani stodoły nie są potrzebne. I tak to stoi. Ochrona zwierząt. No i tutaj widzicie, to jest ten ból. 184 tysiące na dorosłe psy i szczeniaki. Również zabiegi sterylizacyjne, kastracje. Nawet miałem pytanie, bo jest takie tam napisane drastycznie, usypianie ślepych miotów. Okazuje się, że jest to prawnie dozwolone. Rzadko to się u nas zdarzyło, kilka przypadków, ale ślepe mioty można usypiać. No, tak to jest. Czyli tutaj jest to zgodne z prawem. No, wiadomo, sterylizacja i tak dalej. Cóż, tu jest problem, jeżeli on nie zostanie rozwiązany w formie w kraju poprzez chipowanie psów, to te koszty będziemy ponosić. Trzeba, nasadzamy tam gdzieś jeszcze, jest jakiegoś trochę placu, to nasadzamy. Taką akcję prowadzi powiat kielecki. No i zawsze tam planowanie przestrzenne, to jest kolejny ból naszej gminy i nie tylko, dlatego że wiadomo, zmiany w planie, które prowadzimy, no już powoli wkraczają w fazę decydującą, dlatego że już jest wyłożone studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. No później będzie uwagi i ostatecznie podjęcie uchwały przez Radę Gminy i być może pierwszy plan, który jest dla Bilczy i tam dla Dymin, dla tych terenów będzie uchwalony w miarę w ciągu kilku miesięcy. Jest jak gdyby równolegle opracowywany ze studium. Natomiast pozostałe tereny będzie ogłoszony przetarg. Przypominam, że gmina została podzielona na 6 części. Budownictwo mieszkaniowe, tyle w tym roku przybyło prawie tych mieszkańców. To na dole obrazek to jest osiedle południowe w Dyminach, a u góry to jest Bilcza. Inwestycje, no są wymienione niektóre inwestycje, właśnie te związane z modernizacją sieci kanalizacyjnej, 5 300 000, dofinansowanie 3 700, ośrodek tradycji garcarstwa, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, również tutaj z dofinansowaniem, no i szkoła w Woli Morawickiej, również z dofinansowaniem. Szkoła w Woli Morawickiej, wiadomo, to największy taki ciężar dla gminy finansowy, dlatego że no, niestety nie udało się z innych źródeł pozyskać pieniędzy oprócz tych dofinansowania z regionalnego programu operacyjnego. No ale cóż, z trudem wybudowaliśmy, szkoła jest piękna i dzieciaki, jeżeli tylko będą mogły wrócić 1 września, to naprawdę wrócą do bardzo nowoczesnej szkoły.
Odnawialne źródła energii, inwestycja, która bardzo nam się udała. Jak widać, dofinansowanie tam było niecałe 3 miliony złotych. Resztę kosztów pokryli głównie mieszkańcy. My jakieś tam niewielkie pieniądze na studium wykonalności, na takie rzeczy. No te osy dwie były robione w Brzezinach i w Bilczy. Chcę powiedzieć, że w Bilczy, dziękuję Radzie Sołeckiej, wykoszona w środku osa jest, jeszcze musimy tereny zadbać. Tutaj, jeżeli chodzi o osę w Brzezinach, to wiem, że to Ryszard wykaszał, ale jeszcze musimy się zastanowić, czy już ją przekazywać od razu do tej pod administrowanie. I mi się wydaje, że tak trzeba będzie zrobić dla spółki Koral, bo co, no jest gotowy plac zabaw spełniający wszystkie normy i tak dalej. I niech administrują, a my będziemy ewentualnie kontynuować jeszcze tam pewne rzeczy, które będziemy chcieli tam zrobić. No i tutaj te inne zadania inwestycyjne, jak sportowe doposażenie, no to jest nasze sztuczne boisko. No chcę powiedzieć, że bardzo mocno boiskiem się zajął i przejął klub sportowy Morawia. My to przekażemy do Korala, natomiast wiem, że Morawia będzie chciała tym boiskiem jak gdyby zarządzać i to warto, żeby to się działo, bo już zarządzają tak naprawdę w sposób nieformalny. Tam wykonamy ogrodzenie, czyli boisko będzie całkowicie odgrodzone od wolnego dostępu, czyli będzie można tam wchodzić w odpowiednim ubiorze. To nie jest tak, że ono będzie zamknięte dla mieszkańców. Tylko dla mieszkańców, bo tam głównie przyjeżdżali mieszkańcy z Kielc do tej pory. No i jakoś chcemy to, żeby nie tego boiska nie zużyć w szybkim tempie. No tu mamy tę modernizację tej sieci wodno-kanalizacyjnej. To, o czym jak gdyby mówiłem, tu jest budowa szkoły Woli Morawieckiej, jak Państwo widzicie, modernizacja sali gimnastycznej, nowy budynek, ten tu bliżej nas, no i etapy powiedzmy budowy. Piękny, piękny obiekt. Rozbudowa ośrodka tradycji garcarstwa. Tam jeszcze chcę dodać, że planujemy taką chatę garcarską z piecem, ale to w tej chwili byśmy chcieli tylko projektować i szukać pieniędzy. Tu jest pokazana instalacja OZE dla mieszkańców naszej gminy. 300 kilkadziesiąt tych instalacji OZE i powiedzmy paneli zostało zainstalowanych, także jako gmina to chyba jesteśmy absolutnym liderem, bo no, sami zrealizowaliśmy projekt, inne gminy łączyły się razem, ale u nas dzięki dużej świadomości mieszkańców, których było dużo chętnych, ale nie wszyscy zostali jak gdyby zaspokojeni. No i wiem, że jest bardzo dużo pytań, kiedy to będzie. Muszę przyspieszać, proszę Państwa, troszkę drogi. Bardzo duża ilość dróg, tu są wszystkie wymienione. Również te treści naszego raportu są one wymienione, więc jeżeli bym mówił o inwestycjach, to inwestycje drogowe postawiłbym na pierwszym miejscu, dlatego że tutaj naprawdę, już mi tutaj czas pokazuje ktoś, no i mamy tutaj pewne ulice, jakieś otwarcia. Nie robimy dużo tych otwarć, abyśmy chcieli robić każdego, to by bez przerwy były otwarcia. Także trochę tych zadań jest. Gdzieś tam razem otworzymy wszystkie te drogi. To się jeszcze zastanowimy, jak to zrobić. I tu mamy drogi na rok 2020. Też tego jest dosyć dużo. Mamy zapewnione finansowanie, bośmy te pieniądze dostali jeszcze pod koniec ubiegłego roku na te drogi. Także będziemy robić, aczkolwiek potrzeby nadal są jeszcze. No i tutaj opracowanie dokumentacji, jak widzicie, sporo tego jest, czyli przygotowujemy się tutaj do realizacji. Koniecznie dalej jeszcze powiedzmy te drogi, no 25 pozycji. No i tak dalej. No budujemy sieć kanalizacyjną wspólnie z mieszkańcami. To jest dobra praktyka, odciąża to nas dosyć znacznie. No bo wiadomo, że to jest obowiązek gminy, budowanie sieci kanalizacyjnej, natomiast no, wspólnie z mieszkańcami możemy również to robić. Komunikacja, wiadomo, ogłaszane są teraz te przetargi, zobaczymy, kto się tam pojawi. Do tej pory to był głównie Zarząd Transportu Miejskiego i MPK, no i tam ci przewoźnicy w Zbrzy i w Drochowie, no ale teraz już na innych zasadach będziemy innych przewoźników zatrudniać, jeżeli tylko się zgłoszą. Kultura to są już takie lekkie tematy.
dużo obrazków, więc ja tutaj troszkę przyspieszę. O, tu mamy bale charytatywne, kto był, to wie. Kowale, Dzień Sołtysa akurat, tu mamy właśnie, co tutaj dalej, powitanie wiosny. No powiem szczerze, że jak się patrzy na to wszystko, to się łezka wokół kręci, że było, a teraz nie ma nic. No i to jest taki problem, czy kiedy będą normalne czasy znowu. No, nieotwarte fundusze europejskich, Dzień Bibliotekarza, trzeci jarmark miejski, tłumy ludzi radosnych, beztroskich, no i parkowe nuty wieczorową porą, piękna zawsze impreza w przeddzień, cholera mi się tutaj coś wyłącza już, no, flaga europejska, no, piękne momenty, wydarzenia kulturalne związane z flagą europejską. Gwiazda Wieczoru Wiśniewski, widzicie, ołbkowe garcynki. No, miło popatrzeć na to wszystko, co się tutaj kiedyś u nas działo. Nasza orkiestra, występy zespołu. Chcę powiedzieć, że planujemy dożynki zrobić tylko w formie mszy świętej, czyli byłaby msza święta, jacyś starostów też by byli i na tym by się tegoroczne dożynki zakończyły. Chałupki to jest tylko msza święta 26 lipca, ale nie w Chałupkach, tylko w Obicach, w intencji garcarza. No, przegląd orkiestr powiatowych, mnóstwo tych orkiestr było u nas. Jutro zgłoszę. Święto Niepodległości. Państwo widzicie jeszcze ostatniego naszego weterana, pana porucznika Śmietanę. Nagrody w dziedzinie kultury. Tutaj pierwsze miejsce dostał grupa teatralna z Drzezin. Ta przy kościele, która tam występuje. Amatorzy nazwałbym to, ale w tym sensie pozytywnym. Nagroda specjalna dla Szkoły w Bilczy, też w dziedzinie kultury, za wieczornicę. No i sport. No cóż, sport to Państwo to wszystko znają. Obiektów jest bardzo dużo i o sztucznej nawierzchni, i o trawiastej nawierzchni. No cóż, trzeba cieszyć się, że Morawia z powrotem przeżywa renesans. W czwartej lidze, pierwszy mecz chyba u nas 20 któregoś lipca, tak Ryszard? 27? Tak, 19 się zaczyna liga, 21 mecz. 20 u nas, tak? 20 z Łysicą Bozentyn, w Bozentynie, nie u nas. Aha, a 27 chyba u nas, nie? Następna kolejka będzie u nas. Tak, tak, tak. No, no kryta pływalnia Koral, no cóż, to też potężne tąpnięcie teraz. No ale zobaczymy, myślę, że też to wróci do normy. Z nadzieją patrzymy na budującą się drogę od Kielc, bo to jednak by bardzo usprawniło dojazd do tej krytej pływalni. No, nasze różne boiska wielofunkcyjne, to już ośrodek jeździecki prywatny. No i mamy tu organizacje sportowe, z takich nowych to chociażby klub bokserski Garda, który powstał nie tak dawno. No i w ogóle nieformalnych grup sportowych jest sporo. Łącznie z Morsami. No i wszystkie te turnieje. Jest tego bardzo dużo. Było tego bardzo dużo. Było tego bardzo dużo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w tym roku. To jest liga akurat futsalu, piłka plażowa. No, oczywiście spartakiada lekkoatletyczna, która każdego roku we wrześniu jest. No zobaczymy, jak w tym roku będzie. Z rodzicami razem, no więc gala sportu. No tutaj akurat Oliwia Płatek, Szymon Bruśnicki, Wioletta Kierczyńska i Morsy, wyróżnienie nad zalewem. Bardzo dużo ludzi przychodzi na to i bardzo fajna ta gala u nas jest. Motokrosy, motorowe sporty, tego jest dużo. Również wyścig kolarski szlakiem Majora Hubala, no wszystko to się teraz sypie. Ale to w 19 roku wszystko było, turystyka i rekreacja. Mamy wszystkie tu nasze obiekty wymienione, które tylko mamy. Ja przecież tak szybko lecę, ale zabytkowe, wszyscy znamy te kościoły. Kościół Lisowie 900-lecie parafii, Nida, Morawica,
naszej tradycji, kino za rogiem. Teraz działa to kino, jak to się mówi, na pół gwizdka, czyli połowę może przychodzić. Jak jest 22 osoby, to 11 może przyjść. W Centrum Kultury praktycznie niewiele się dzieje, bo nie ma takich. Nasza sala ślubów, piękna sala przy jakiejś okazji, myśmy tam dwa razy byli, ale kawalerów jeszcze jakiś tam mamy, radnych, to może czasami będą odwiedzą te sale ślubów. Rekreacja Przeziny, Drochów, Wilcza Park, Piaseczna Górka, baza noclegowa. Chcę powiedzieć, że interesował mnie ten hostel parkowy nasz. Bałem się o wynik finansowy. Jest dodatni wynik finansowy. Trochę pieniędzy zarobili. Także trzeba się z tego cieszyć. W raporcie jest to dokładnie opisane. Bo to poprosiłem o taką analizę, bo to jest coś ciekawego, nowego dla nas. No, mamy tu nasze gospodarstwa agroturystyczne, organizacje pozarządowe, ponad 50 organizacji. Działalność tych organizacji, no wiadomo, że tu i uniwersytet, ale również szkoły i przedszkola są prowadzone przez organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, no też mamy teraz problem, wioska indiańska, no wiadomo, że po raz pierwszy jej nie ma. Wiem, bo już mi pani Paulinka pokazuje, że jest 12:55. Niestety spóźni się trochę na mszę. Festyn integracyjny w Brudzowie, te wszystkie motokrosy, pływalnie, to już polecimy szybciej. Dwa kluby sportowe, karate, no ten wiodący, to wiadomo tutaj, który ma więcej sukcesu, to jest Morawica, ale też klub sportowy Bilczy. Różna tutaj ta forma działalności sportowych. No zobaczcie, myślałem, że nikt nie przebije pod względem pucharów. Myślę, że nikt nie przebije pod względem pucharów hodowców gołębi. No tam za każdą rzecz jest puchar i powiem szczerze, aż głowa boli. Widzicie, ile tych pucharów stoi. To nie są ich wszystkie ich puchary tam, tylko mają tych pucharów naprawdę. I czasem jeden hodowca to z 10 pucharów dostaje na podsumowanie roku. To są różne kategorie tych kategorie. Loty długie, krótkie, takie, siakie, owakie. Ja się w tym nie mogę połapać. No i nasze różne tutaj działania w formie małego grantu. Wspieramy te wszystkie różne stowarzyszenia, które często pozyskują pieniądze z zewnątrz, a nie mają pieniędzy na udział własny, czy nie mają pieniędzy i na zasadzie udzielamy pożyczek. Mamy Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, no i Ochotnicze Straże Pożarne. To jest pięknie wszystko wymienione, wszystkie te straże, jakie są z władzami. Jest zarząd gminny. No straże u nas są potęgą i trzeba tu ilość wyjazdów mamy. Te jednostki poszczególne. No lecia się niestety zatrzymały. Wczoraj miałem prezydium zarządu gminnego i była dyskusja na temat lecia w Nidzie, które się przesuwa i mają ostatecznie zadecydować, ale jeżeli to zrobimy, to w bardzo skromnej formie, zachowując wszelkie reżimy sanitarne, no bo tak to musi być. No kupujemy samochód dla Zbrzy, to o tym Państwo wiecie. Zbrza już otrzymała promesę. No ale to się w jakiś sposób wiąże z tą smutną, tragiczną sytuacją, jaka tam się wydarzyła. No i zawody, wyniki zawodów. No Brudzów, wiadomo, to były zawody krajowe jeszcze dla nich. No i tak, w powiecie kieleckim również same czołowe miejsca i wicemistrzostwo Brudzowa w Polanicy. W Zdroju chłopaki o ułamek sekundy przegrali pierwsze miejsce. Czy nie zdobyli pierwszego miejsca, może nie przegrali. No i nasza promocja, gazeta, kosztuje trochę pieniędzy, jak widzicie 130 tysięcy. No tam jakieś wpływy mamy z reklam, ale oczywiście one nie pokrywają. Biuletyn informacji publicznej, strona internetowa, Facebook. No więc te wszystkie rzeczy, mobilny system informacji dla mieszkańców. No więc newsletter. Także, że no i promocja również gminy w różnych mediach, począwszy od radia, telewizji, akcje promujące gminę Morawica. Przepraszam, że tak szybko lecę, no ale tu są różne gadżety, które zakupujemy.
No, różne inne aktywności, to te RMF nad zalewem akurat było. Karta mieszkańca, 1114 kadr wydaliśmy. 34 firmy należą do tych, także udało nam się to. No i cóż, no pierwsze miejsce w rankingu Rzeczpospolita w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich, no jest absolutny sukces, który zapisze się na pewno w historii naszej gminy. No tu jest akurat przekazywanie flagi honorowej Europy, przyznawanej przez Radę Europy. Także to jest też również ogromne wyróżnienie na skalę europejską. To różne tytuły, jakie tam były moje i inne. Tak samo tutaj jeszcze najważniejsze osiągnięcia, podsumowanie takie za lata 2010-2019. Zabytki, które mamy nieliczne, no wspieramy te zabytki, wspieramy kościoły zabytkowe, także tutaj groby, opieka nad tym, to wszystko też należy do nas. Współpraca zagraniczna, no tu się nic nie zmienia, wszystko to dobrze idzie za wyjątkiem Włochów, z którymi nam się trochę urwały kontakty. Niemcy są cały czas z nami w kontakcie, Amerykanie też. Na Facebooku ostatnio widziałem, że zachowany został powiat w Wyszgorodzie, który został z nami, podpisał małą sprawę. Tam jest wielka reforma administracyjna na Ukrainie i podobno, że obronili to. No to więc to też by było ważne. Noc świętojańska, współpraca, tam programy zdrowotne, no wiadomo, szczepienia. Być może, że teraz dojdzie jeszcze kolejne szczepienie, kto to wie. I Centrum Kultury, skromny bardzo etat, dyrektor 1/5 etatu, bo wiadomo, że dyrektor jest jednocześnie dyrektorem w bibliotekach. No i parę tych osób, które tam pracują, część na niepełne etaty, no zespoły nasze ludowe opisane dokładnie tutaj. Tutaj nie, ale w samym raporcie wszystko to jest dokładnie opisane. Wydarzenia kulturalne, liczba uczestników i ilość osób w kinie za rogiem. No więc no, to jest pierwsze półrocze, to jest drugie półrocze. Trochę tych ludzi, jak widać, chodzi. No, a prosiłem taką analizę finansową, to dopłacamy do kina za rogiem niestety. Nie da się go utrzymać z tych wpływów biblioteki. No i tu mamy różne przychody, jakie ma, między wpływy z biletów, jak widzicie, 19 110 zł. To nie są wpływy, które by nam tutaj refundowały wszystkie środki. Tu mamy budżet Centrum Kultury. Wiadomo, że to się utrzymuje głównie z budżetu gminy. Miejsko-gminna biblioteka publiczna, trzy filie, przypomnę, Dębska Wola, Wilcza, Brzeziny. No i nasza biblioteka tu u nas, ogółem książek. Jest troszkę mniej książek, się pytałem dlaczego, a było tam jakiś remament robiony w Dębskiej Woli i część książek skasowana jako zużyte. Ilość wypożyczonych książek, ciekawe rzeczy, bo mamy poszczególnymi miejscowościami, ile, jak ludzie książki czytali. No i budżety biblioteki, no tu mamy co roku zwykle jest dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek, no i te inne koszty, budżet, Centrum Samorządowe, Centrum Kultury, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Proszę Państwa, Miejsko-Gminny Ośrodek, ja przelecę to szybko, to jest 62 pracowników, oczywiście na pełny etat jest dużo mniej. Jeszcze był Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w 2019 roku, teraz już nie jest, jest samodzielną, jest instytucją podlegającą bezpośrednio pod samorząd, a wyodrębnioną już z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pozwólcie, że się jednak pospieszę. No i tutaj ja wiem, że to jest temat ciekawy, ale w raporcie naprawdę wszystko jest tak dokładnie opisane, że tu mamy budżet, no dokładamy naszych pieniędzy niecałe 3 miliony, w sumie 28 milionów budżet. Ogromna ilość zadań tu jest pokazane, którą oni prowadzą i bardzo instytucja w tej chwili pomocna dla starzejących się ludzi, mam tu na myśli asystentów rodzin, no ale też i niebieskie karty i wszystkie te inne rzeczy, które się tam dzieją. Także tutaj mamy dokładnie to wszystko opisane. 34 rodziny byłyby objęte usługą asystentów. Także no to lepiej nam się opłaca, niż dana osoba by trafiła do domu pomocy, do domu takiej opieki, bo wtedy tam wiadomo, ten ponad 3 tysiące kosztów bytu miesięcznie.
dożywianie, świadczenia 500 plus całe, wiadomo, to na naszej głowie. Świadczenia wypłacane dla rodzin. 500 plus ten żółty kolor, sami widzicie, jakie to idą. Ogromne pieniądze, 16 milionów 840 tysięcy. Fundusz alimentacyjny nie za wiele. Te świadczenia inne, rodzice i tak rodziny i tak dalej. Pozostałe działania, więc również angażowanie się w różne akcje. Miejsko-gminna ośrodka komisja antyalkoholowa, KORAS, Poliakracja, nasza spółka. Zmiana prezesa nastąpiła teraz. Przedtem jeszcze był pan prezes Ostrowski. No i też dopłacamy około 700 tysięcy złotych do tej spółki. Także ja to już szybciej przelecę sobie. Nawet jeżeli państwo byście chcieli tą prezentację, że to też możemy państwu przesłać do, oprócz raportu, który już został przesłany gdzieś koło godziny 12, to możemy przesłać również tą prezentację, bo to jest taka, powiedziałbym, kwintesencja, powiedzmy, tego raportu. To są wyniki finansowe o straty, 762 tysiące strata. No i wykresy różne pokazując, jak się dochodzi. No i mamy, przychodzi nasz zakład gospodarki komunalnej. No wiadomo, struktura to jest taka sama. Działanie spółki, dostaw, woda. To jest dosyć ciekawy. Lektura, hostel tam przed chwilą był. Ujęcie wody, te wszystkie ujęcia, sprzęty, jakie mają przychody. 9 milionów 900 tysięcy, no więc to jest już naprawdę duży przychód ze sprzedaży. No i tu mamy strukturę przychodów, strukturę kosztów, Centrum Morawicy nocą. I dziękuję państwu za uwagę. Bardzo przepraszam, że tak się to niefortunnie złożyło, ale sami wiecie, osobę, która dzisiaj ma pogrzeb, to jest to znajoma moja od wielu lat, jest jednocześnie, znaczy była, jest, była też katechetką, uczyła religii w Radomicach. Także proszę mi wybaczyć. Dalej na ewentualne państwa pytania będzie odpowiadał mój zastępca. Także życzę miłych obrad dalej i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Pozdrawiam. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Momencik. Teraz tak. Tego, co zostało ustalone z biurem Rady, tak bardzo cię tnie. Bartek, nie słychać w ogóle. Na temat rady będzie się na kolejnej sesji. Czy jest lepiej? Żadnego postępu. Proszę, żeby wszyscy wyłączyli mikrofony, bo to jest powód podstawowy. Ja spróbuję też wyłączyć się z wizji. Czy mnie może troszeczkę lepiej słychać teraz? Ja cię słyszę dobrze. Jak mnie inni słyszą? Ryszard, jak mnie słyszysz? Słyszę, słyszę. Dobrze. Pana słychać stanowczo. To ja się wyłączyłem z wizji i niech tak zostanie. Czyli powtórzę, dyskusja na temat raportu o stanie miasta i gminy Morawica odbędzie się na kolejnej sesji. Dzisiaj dostaliśmy ten raport, także będziemy mieli szansę zapoznać się z nim i będziemy dyskutować na jego temat na następnej. Takie informacje dostałem z biura rady, żeby tak to przekazać. Teraz przejdziemy jeszcze raz, cofniemy się troszeczkę do stwierdzenia kworum i jeszcze raz listę obecności sprawdzę, bo dołączyło do nas dwóch radnych w międzyczasie. Mieli tam po prostu jakieś techniczne problemy, ale już są bardzo długo z nami. Także zaczniemy od początku. Leszek Cygan. Leszek Cygan jestem. Tomasz Domagała. Tomasz Domagała obecny. Wiesław Frankowicz. Wiesław Frankowicz obecny. Alicja Jamorska-Kurek. Obecna. Sebastian Król. Jestem. Bartosz Kruk. Jestem obecny. Paweł Pajączkowski. Jestem obecny. Marcin Piecyk. Jestem obecny.
Dorota Pietrzyk. Jestem obecna. Krzysztof Strąg. Jestem obecny. Łukasz Wojda. Postawić na początku. Damian Woźniak. Damian Woźniak obecny. Ryszard Znój. Ryszard Znój obecny. Robert Żołądek. Jestem obecny. Super. Teraz mamy już obecnych 13 radnych. I przechodzimy do punktu 4, gdzie tam miejsce zamieniliśmy. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązkowego przetargu trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 53 o powierzchni 002 hektara. Położonej w obrębie geodezyjnym Chałupki wraz z budynkiem ośrodka tradycji garncarstwa oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 54 o powierzchni 0,05 hektara położonej w obrębie geodezyjnym Chałupki wraz ze sceną z zadaszeniem, sanitariatem i pomieszczeniem gospodarczym. Czy można prosić o zreferowanie tego punktu? Jeśli można, to ja parę słów powiem, panie przewodniczący. Uchwała dotyczy dwóch działek, na których znajduje się ośrodek tradycji garncarstwa plus parking wraz ze sceną. Związany jest z realizacją inwestycji, którą tam wykonywaliśmy, między innymi o niej też była mowa w raporcie. W studium wykonalności do tej inwestycji było takie założenie, że aby zapewnić trwałość tej inwestycji, ośrodkiem tradycji garncarstwa będzie zarządzało samorządowe centrum kultury, to ono będzie zatrudniało tam pracownika, jak również no, będzie ponosiło koszty i uzyskiwało przychody z tytułu działalności tego ośrodka garncarstwa. Więc aby doprowadzić do tego stanu, który był przewidziany w studium wykonalności, do którego się zobowiązaliśmy wobec marszałka, uzyskując dofinansowanie, potrzebujemy zgody rady na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli będzie taka zgoda, w następnym kroku zostanie ustalony czynsz dzierżawny i podpisana umowa przez burmistrza z Centrum Kultury, na podstawie której ten teren tych dwóch działek przejmie zarządzanie samorządowe Centrum Kultury jako instytucja kultury. To tak pokrótce przedstawiłem tę sprawę. Dziękuję bardzo. Czy są pytania w tej sprawie? Jeszcze raz powtórzę, bo może mnie nie było słychać. Czy są pytania w tej sprawie? Nie. Dziękuję bardzo. To przechodzimy do głosowania. Odbędzie się głosowanie imienne. Leszek Cygan. Leszek Cygan, jestem za. Tomasz Domagała. Wiesław Frankowicz. Jestem za. Alicja Jamorszczak-Urek. Sebastian Król. Bartosz Gruk. Jestem za. Paweł Pajączkowski. Paweł Pajączkowski, jestem za. Marcin Piecyk. Marcin Piecyk. Jestem za. Dorota Pietrzyk. Jestem za. Krzysztof Strąg. Jestem za.
Krzysiek, co to za przerwa jest jakaś? Nie wiem, co to się dzieje. Bo to jest za cicho jest. No skończyło się głos. Prosimy o chwilkę, bo przewodniczący musi się jeszcze raz zalogować. Prosimy o chwilkę cierpliwości. Dziękuję pani Aniu, dziękujemy bardzo. Myślałem, że jakieś poważniejsze też. No właśnie, bo żeby nie wynikły problemy, że było, a ktoś nie zagłosował. Zaraz wrócimy do głosowania, jak wróci przewodniczący. Leszek Cygan? Widzę cię. Jak coś jesz. Żuję, nie wiem. A jedzenie podczas sesji jest zabronione. Nie mówi takiego, bo to się wszystko nagrywa. Ale... Tak, w poważniejszych instytucjach widzieliśmy, że się dokarmiają, to... Ale to sałatką. No tak, jest różnica. No, kiedyś był taki obrazek, że polewali na sesji. Było coś. Gdzie te czasy? Odeszły bezpowrotnie. Jak to mówił, i komu to przeszkadzało? Coś, Leszek, sugerujesz? Ja nic nie powiedziałem. A może wiceprzewodniczący przejmie obrady w dalszym ciągu i dokończy to głosowanie? Nie, czekajmy na przewodniczącego.
Zanim wróci przewodniczący, mógłbym zadać pytanie do zastępcy pana burmistrza? Nie ma ci kto udzielić głosu. No właśnie o to chodzi. Przewodniczący, poczekajmy jeszcze chwilkę, proszę państwa. Jeżeli dostaniemy informację od przewodniczącego, że ktoś inny ma przyjąć prowadzenie, tak zrobimy. Kontaktowaliśmy się z przewodniczącym, próbuję się zalogować, także troszkę cierpliwości. Żeby ja zszedł na dole, to miał duży obraz. Czy już jesteś w domu, Wiesiu? No, zjechałem z czwartku na piątek w nocy. Dobra. No może jeszcze chwila i mi czas pęknie. Co się stało, mi się znowu? A, kurde. Panie Ryśku, nie byłeś na odbiorze drogi? Nie byłem. Mówię ci, że normalnie siedzę tu i jak na spółżywy głowa mi chce pęknąć. To widać, jak ci głos ustaje. To już odebrana. Dużo uwag? Prawki tylko. Ale gdzieś zginąłeś, Damian, nie słyszałem, co mówiłeś. Tutaj w jednym miejscu. Nie,
mówię, mania takie do opisu prawie w najbliższym czasie, a poza tym to wszystko. Ale Damian, nic nie słyszałem, co ty mówiłeś. Mówię, że droga już odebrana ma... Jakimś szyframi. Tak, trzeba by alfabet Morsa znać, żeby rozszyfrować. Gdyby ktoś się podtrzyma za niego. Powiedział, że droga odebrana, a jeszcze zakodował. Tutaj trochę załamany. Proszę Państwa, ja mam prośbę, żeby Państwo wyłączyli kamery i nagrywali i głos do czatu powrotu przewodniczącego. Okej.
Mam pytanko, w dalszym ciągu czekamy, czy coś u mnie nie w porządku, bo nic się nie dzieje, nic nie słychać? Rysiu, czekamy. No to nic, cierpliwości. Dzięki. Nie słychać? Ja nie słyszę w tej momencie. Słychać. Dobra, jeszcze raz. Słyszycie mnie? Tak, słyszymy. Dobrze. Sorry, ale to nie z mojej winy. Nie wiem, co się dzieje. Na telefonie się mi udało w końcu połączyć. Czy pani sekretarz nas słyszy? Słyszę, słyszę. Pani sekretarz, czy ja mam powtórzyć od początku głosowania? To znaczy, proszę powtórzyć tylko kto jak zagłosował i kontynuować głosowanie. Osób, których ja nie słyszałem. Bardzo słabo słychać cię, Bartek. Bartek, to się przerywa bardzo. Dobra. To powtarzam. Leszek, dzień. Jak teraz? Trochę przerywa. Czy teraz mnie dobrze słychać? Lepiej. Lepiej. Dobrze, to ja... Dobrze słyszę. To ja spróbuję powtarzać. Leszek Cygan za, Tomasz Domagała za, Wiesław Frankowicz za, Alicja Morska-Kurek za, Sebastian Król za, Bartosz Kruński za, Paweł Pajączkowski za, Marcin Piecyk za, Dorota Pietrzyk za, Krzysztof Strąg za, Łukasz Wojda nieobecny i na tym skończyłem ja. Damian Woźniak. Jestem za. Dzięki. Ryszard Znój. Jestem za. Robert Żołądek. Jestem za. No i dziękuję bardzo. Uchwała zostaje przyjęta. Projekt uchwały zostaje przyjęty. 13 głosów za. Także szybko dobrnęliśmy do ostatniego punktu, znaczy nie za szybko, przepraszam bardzo, czyli zamknięcie obrad. Także dziękuję bardzo wszystkim za obecność i do usłyszenia następnym razem. Zakończenie obrad. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Cześć wszystkim. Idę na rekonesans, bo normalnie wykończony jeszcze. Cześć wszystkim, na razie. Spokojnie, Rysiu, spokojnie, żeby było. No, cześć.